Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się tym oto laptopem i spróbujemy pierwszy raz pokazać, jak się serwisuje taki komputer od początku do końca. Wkładka, śrubeczki i działamy. Jest model HP. Spojrzę sobie, tutaj jest typ, gdzieś model tego, o jest, HP 250 G6. To właśnie naprawiamy. Na tapecie taki sprzęt. Ze śrubeczkami. O, i tutaj widzimy, że o, wszystkie śrubki takie same. Staram sobie dzielić, staram się te śrubki dzielić na to, które jakie są. Jeżeli byłyby jakieś inne, no to wtedy do innej dziesiątki, wiadomo. Jeszcze tu mamy śrubkę. Tak. Ok. Teraz do góry naszego przyjaciela. No i tu komputer już nie był otwierany. Jest to stan taki jak dał klient, myślę, zalania. Tu widać, jest matryca cała brudna, że jakieś tyle. No dobra, trzeba go otworzyć dookoła. Do tego potrzebujemy takiej kostki specjalnej i lecimy tym papekiem. I pokaż kotku, co masz w środku. Idzie ciężko. No jak to w papekach. To jest typowy komputer HP jednorazówka, nie? Typowa jednorazówka. Strasznie brudna, aż wszystko pierwszy. No nic, otwórzmy go sobie. Jakże chce się otworzyć? Teraz musimy go postawić tak, bo jak to nam wyjdzie? Nam chyba wyjdzie główny cały palmer. Jeju, jak tu jest brudno, ja to widzę pod kątem. Klient po prostu mi komputer w stanie tragicznym. Tego tak nie wyjmiemy. Patrzcie, czy może by się udało ten napęd wysunąć już, jak te śruby tu wykręciliśmy. Ale nie, czyli to zostanie i nam wyjdzie główna klawiatura do góry i tam będzie pewnie ta tasiemka. Ajajaj. No to gorzej. A czy gorzej, nie? Taki typ. Upewnij się, czy... Ach, jeju. Mnie to nie idzie, kochani. A to przecież w HP trzeba nóżki zdejmować. Ajajajajaj. Dobrze, że to już poczułem. Dobrze, że ja już poczułem ten opór i po 15 latach w zawodzie, nawet jak masz taką wpadkę, to już czujesz ten opór. Także HP nam to zrobiło taką niespodziankę. Dobra. Wszystko w kleju niestety, no. Wszystko w kleju. Dobra.
I teraz bawimy się, prawda? Trzeba się poprawić. Jeszcze tam idziemy dalej. O, dobra. No, teraz byśmy wyjęli te śruby z podnóżek, że przecież to będzie na naszej łatwiej nam szły. Bierzemy blachę i otwieramy. Ja zapomniałem, że chapeki lubią sobie tak zrobić. To jest. Teraz powinno nam to już iść jakoś. Jeszcze trochę tym. Nie chcę go mocniej porysować jak jest. Stan jego nie jest jakiś fantastyczny, ale to nie znaczy, że mam pogorszyć ten stan. O. No i próbujemy delikatnie już to wyciągać. Tu nam wszystko pręży. Trzeba na pewno. No, teraz poszło. Jak zaczarowane, teraz poszło. No i teraz to jesteśmy w domu, bo pewno teraz zejdzie góra, a dół zostanie. To nigdy nie wiesz, czego się w KP spodziewać. Nigdy nie wiesz, co model to seria, to inaczej otwierany. A już by chciało. No, jesteśmy w środku, nie było ani trochę łatwo, ale jesteśmy. Tutaj sobie tak to po prostu jest położone, żadnego skrętu, nic w tym miejscu. Dobra, tu mamy dysk twardy, tu mamy cały układ chłodzenia z pastami, ze wszystkim. Nie mamy, to się czuje czaić. Od razu go rozkręcamy. 1, 2, 3, 4. Odkręcamy odwrotnie, przykręcamy zgodnie z opisem. Najpierw lekko, a potem się dokręca. To też lecimy. No. Gdzie? I należałoby, jak się da, odkręcić wentylator i wyjąć. Co wy żeście tutaj zrobili, kochani? Jaki tu jest syfy tragedia. Matka, jaki ten komputer jest brudny. Dawno nie widziałem tak brudnego komputera. No, wyszło. Nie będziemy tego wiatraka wyjmować. Bo jak nie wyszło bez wiatraka, to i po co? Trzeba tylko wyczyścić pędzlem, bo jest w tragicznym stanie. O!
Dobra. Teraz układ chłodzenia. I układ chłodzenia widzimy, że tak sobie wygląda. Tutaj trzeba mieć inny pędzel. Jak znajdziemy, gdzie tam sobie go położyłem, jest, widzę. I staramy się tam w środku usunąć. Dobra, na bok. Wszystko tu, papieru. Alkoholu. Psikamy, psiku, psiku. I myjemy swoją pastę. Mamy nasz hybrydowy procesor, mostek, grafikę w jednym. Takie czasy, że wszystko już się robi jednorazowe. Dobra. Umyte, wyczyszczone. Teraz tym miękkim, bo to jest miękki pędzel, ten drugi jest twardy. Wszystko tutaj. O, tragedia. O, uciekło chłodzenie. Zaraz sobie z tym poradzimy. I pójdę, tylko podniosę. Zdarza się każdemu. Okej. Niskie chłodzenie. Jak twarde jest. Serwis bez cenzury. Wróciło całe niezniszczone. Nic się mu nie stało z nim. Czyścimy dalej. Ja sobie pozwolę ją odwrócić w tą stronę. Żebym widział te zawiasy i tutaj to wszystko. Dobra. Ok. No to teraz czas na pastę nową. Gdzie są pasty? Tutaj są. I ja używam takich gelit. Past, one mają bardzo dobrą specyfikację, nawet od Arctic Cooling są lepsze, prawda? Gdzie to ta pasta jest?
i nakładamy strzykawką. Jest nałożona pasta. No dobra, teraz chłodzenie. Chłodzenie najpierw zakładamy tutaj. O. Rozcieramy. Nadwyżki ma nie być. No i teraz 1, 2, 3, 4. No więc lecimy po kolei. Zgodnie z zasadą. Dwójka. Jedynka. Na razie nie ma znaczenia jak kręcam, ponieważ nie wyciągam już tych śrub. Dopiero za moment będzie miało to znaczenie. Nie uciekaj mi śruba. Jeszcze raz poruszać. No i teraz przyciągamy palcem i po kolei jedynka do oporu. Jest. Dwójka do oporu. Jest. Trójka do oporu. Jest. I czwórka do oporu. Jest. Siedzi, trzyma się. Warto trzeba sprawdzić. Nie wygiął się, jest równo ładnie. Wszystko z nim w porządku. O, to wiatrak mi wyskoczył z tej dziury. Trzeba go ułożyć. Dobra. No i gotowe. Mamy komputer wyczyszczony z tej strony. Teraz sobie to odstawiamy na bok i tu mamy jeszcze tak, napęd i to wszystko. No to bierzemy twardy pędzel, tu na ślad zalania, ewidentnie widać je. Tu jest brud, ale tu, o, przybliżę, tutaj ewidentnie jest ślady zalania komputera. Nie wiem, ten komputer w szopie pracował, czy w jakimś garażu. Tragedia. Też ślady zalania. Tutaj normalnie aż takie pozostałości czegoś są. Aż są jakieś pozostałości czegoś. Jakby po kawie. O. Tak to wygląda. Mówię tu o tym brzegu. Matko kochana, cały blat brudny, wszystko brudne. Ratunku. To już jest czas, kiedy trzeba myć blat, bo syf się sypie wszędzie. Tak swoją drogą, zobaczcie,
obecnie ta pandemia, koronawirusy, maseczki, nie? A technik dostaje taki komputer, o, i ma takie biurko. Przycierałem przed pracą, zawsze przycierałem. I tutaj mycie rąk, dbani w ogóle, a tu ilości roztoczy, kurzu, wszystkiego do pełna, ślady po zupie jakiej czy kawie. Wola Boga! Wszystko pozalewane, poniszczone. Aż się klei. No i jak to ma się do pandemii, koronawirusa i tego wszystkiego? Przecież się nie dało wypracować. Wydmuchując ten kurz nawet. No dobra. Komputer zrobiony. Najpierw gniazda. Potem reszta. I staramy się gościa złożyć. Coś już klika, już jakiś szybki. Na łapać zaczynają ten cały zestaw. Spróbujmy to delikatnie otworzyć. Patrzcie, co jest w matrycy. Matko kochana. Do góry nogami leżał, z klawiatury się to wysypało. Potem jak się nie włączy, to będzie, że oddał włączony, a się nie włącza, nie? No i jak technik napełnił ten komputer? Przez te lata, co ja pracuję, już widziałem przeróżne przypadki. O? Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, bo zrobiłem taki sobie stanowy statyw. Prawda? Żeby nad biurkiem ładnie wisiało. No i znowu, to całe... Od nowa wszystko do... Prawda? O, spojrzę sobie, bo... Nie widzę, czy widzicie. Muszę sobie poprawić to jeszcze, bo... To nie jest to, co ja bym tego chciał. Tak wygląda normalny, prawdziwy serwis komputera. Nawet trochę pechowo, bo normalnie mi tak wszystko z rąk nie leci. Parę filmów zamieściłem i w życiu w YouTubie i takich rzeczy nie mam, a dziś tak trochę wyszło nieprofesjonalnie, bym to nazwał, ale jesteśmy tylko ludźmi, nie mam czego się wstydzić, prawda? To są wyższe i niższe, te wyższe są z tyłu. O, no i no właśnie, no coś oprócz. Odpad klej. I co, na kropelkę? No nie no. Jakim to musiał być stanie ten komputer, to tak samo, że mi klej się rozwarstwia na nóżkach. Boże kochany, lepkie takie, ciągnące się. No rozłożył się klej. Może to jeszcze jakie będzie. Lepmy. Lepmy. Ważne, żeby były na swoich miejscach. Jedne są cienkie, drugie są grube. Grube są do tyłu. A no, to odwrotnie lepiłem. Ale to nie ma znaczenia, i tak by nie weszły i bym musiał zauważyć.
Nie zmienia to faktu, że nie mamy kleju. Musimy sobie wziąć jaki klej. Weźmy taki B7000. Polać sobie trochę tu. Nie przesadzając. I nalepić. Tu następny. O. I to jest ten grubszy. Też go nalepiamy. Tu kolejny. I tu jest ten cienki. Drugą nogę nim go przylepił. W ostatniej chwili. Zauważyłem. Nadwyżka kleju to jest na bazie silikonu, to po prostu schodzi. To też zróbmy, przecież to jest żart, o. Ja nie wiem. Tak. I teraz ten tu. Tak. On tam schnie parę godzin, ten klej, ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Napęd nasz. Suwamy. Jest. I skręcamy komputer. I skręcamy nasz komputer. No, to jest taki mój pierwszy live, w którym to bez żadnych cięć po prostu pokazuję, jak się robi komputer. Jak mówię, pechowo mi to trochę idzie. Jak na razie. Jak na 15 lat doświadczenia zawodowego powinno lepiej iść, tu mam. To jest naprawdę ekstremalny przypadek po zalaniu. Brudny, zaniedbany. Chciałem pokazać, jak są prawdziwe warunki pracy w serwisie, gdzie nie ma żadnych cięć, montowań, całą techniczną rzecz. Typowy serwis wymiany fachu czy jaskurzu. Teraz umyjemy sobie. Przy myciu sobie. Głupie ślady. Podczas mycia sobie należy uważać na te nasze nalepki, bo u nas serwisie są konieczne, po tym mamy czyje to jest i całą historię. A one z alkoholem przez cholera. Ciężko idzie. One się, kurczę, od alkoholu blekną. Ginie napis. No, co mogę, to robię. Tutaj to już w ogóle jest grubo, zalamy wszystko. Dobra, to wygląda, jakby dostał jakąś zupą czy czym. Kurczę, zrobiłem ten statyw, mówię, pierwszy komputer z brzegu wezmę, coś zrobimy. Sprawdzimy, jak działa statyw, a i przy okazji coś ciekawego pokażę z serwisu, dawno filmu nie wrzucałem. Zaraz mi się trafił taki ekstremalny przypadek. A że takie są... Prawda, te...
Taki jest papier po jego umyciu. Dobra. Lecę teraz z górą. Też już zobaczę, jaki to jest drut. To wszystko schodzi. Jak się myje. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Się tak ściągnie. Nie chcę się zdać zmyć. Moje lepiej nie będzie. No moje lepiej nie będzie. Teraz tutaj trzeba to umyć, bo teraz, że klientowi oddać komputer ładny, a dwa, że to właśnie, że preparat na szmatkę, a nie na klawiaturę, żeby nie zalać. A dwa, no, że jak ja jeszcze muszę system operacyjny później zrobić na komputerze, no to będę musiał z nim obcować, a to się, no, nie ukrywam, że takie trochę fuj to są rzeczy. Jak się grzebie w komputerze, klika na klawiaturze, ona jest zachlapana jakąś zupą, jakimś syfem, wszystko się lepi. Okruszki od chleba trzeciego lecą po rękach. Taki daje tajnik. Jak chcecie, żeby serwisant chętniej robił wasz sprzęt i przy tym nie policzył swoich roboczo godzin za wiele, to sobie weźcie i umyjcie komputer, nim oddacie serwisu. A potem na takie rzeczy patrzymy, jak tu widać. Dobra. Czysty. O, tu jeszcze nie skoczył. Czysty. Ok. Jak tam widać? Widać ekran. Troszeczkę przesunę kamerę na tym inicjatywie. O. I teraz spróbujemy to podłączyć do prądu. Musimy to kiedyś porządkować. Taka maluśka ładowareczka. W parametrach prawie żadnych. No ale zobacz. Podłączam. Mam białą lampkę. Włączam. I jest logo HP. Zdjąłem telefon ze statywu. Uruchamia się. Ok, dalej nie będę pokazywał, bo to jednak dane osobiste, ale ten komputer działa. Wszystko jest w porządku. O, już nie ma wrażliwych rzeczy, mogę pokazać, że mamy 8 marca, wszystko działa, komputer wyczyszczony z kurzu.